Cześć i czołem, siatkarscy kibice, witamy Was bardzo serdecznie razem z Krzysztofem Ignaczakiem i naszym gościem specjalnym jest dzisiaj z nami Zbigniew Bartman.
Dobry Cześć, wieczór, dobry dobry wieczór. wieczór. Zbyszku, zaprosiliśmy Cię tutaj przede wszystkim, żeby porozmawiać o kobietach, o dziewczynach, o naszych paniach na Mistrzostwach Świata. A jest o czym rozmawiać, na Jest o pewno. czym rozmawiać zdecydowanie, ale chcielibyśmy, abyś potowarzyszył nam także dzisiaj w drodze przez siatkarskie ligi, bo tak nazywa się nasz program i będziemy poruszali także tematy związane z tym, co dzieje się w Plus Lidze, co dzieje się w Tauron pierwszej lidze. No a oczywiście będziemy także tutaj chwalili nasze panie i świętowali ćwierćfinał, do którego nasze biało-czerwone awansowały. Tak będzie, A prawda, dzieje się Krzysztof? dużo. No dzieje się, I w dzieje. lidze, i nie tylko, i na Mistrzostwach Świata, także mam nadzieję, że porozmawiamy sobie dosyć ciekawie. Wykorzystamy całą wiedzę Zbyszka, a że Zbyszek wie dużo więcej od środka. Dobrze, wspomnimy tylko jeszcze o takich, wiesz, formalnościach, jeżeli chodzi Dokładnie. o ten program i przypomnimy o tym, co chcielibyśmy tutaj zobaczyć, czyli chcielibyśmy zobaczyć Was. Po pierwsze na czacie, po drugie chcielibyśmy zobaczyć Wasze zdjęcia z hal, jak kibicujecie, jak wspieracie swoje ukochane zespoły. Mówiliśmy o tym z Krzyśkiem w poprzednim programie, chcielibyśmy te najfajniejsze zdjęcia nie tylko zaprezentować w tym programie, ale także nagrodzić. Frekwencje były lepsze, no na pewno w To zawierciu, na ale pewno po zaraz... naszym apelu, wiesz, to teraz coraz Po więcej ludzi się twoim apelu, pojawia, tak. coraz więcej ludzi się będzie pojawiało, ale faktycznie myślę, że Liga goni i troszeczkę tego czasu jest mało, bo gramy w tygodniu, ale jak się to wszystko ustatkuje, że będą te mecze już weekendowe, to mam nadzieję, że ta frekwencja na tych trybunach będzie coraz to większa i jakby zatęsknią ludzie za siatkówką na żywo. No tak No, więc... sorry, że w słowo O, wchodzę, ale proszę bardzo. myślę, że Plus Liga teraz ma też dużą konkurencję, no bo jak już wspomnieliśmy, nasze panie Tak, grają aktualnie myślę, że... wyśmienicie i jakby no, reprezentacja zawsze więcej kibiców zrzesza niż rozgrywki klubowe. Ale dziewczyny Ale dało się wspominały też zauważyć, wczoraj po wiesz, meczu z Ola. Niemkami, że atmosfera była na hali niesamowita i super, że w końcu widzimy też tą dużą frekwencję na meczach dziewczyn, nie tylko na meczach chłopaków. No ale to jest dość naturalne, no bo jednak sukces zawsze przyciąga kibica, tak? A tego sukcesu w siatkówce pań, szczególnie na poziomie reprezentacyjnym, bardzo nam brakowało w ostatnich latach. No a teraz nie dość, że jest bardzo dobra atmosfera wokół tej kadry, no to zaczynają się pojawiać też fajne wyniki. No, i frekwencja zaczyna się pojawiać, bo w Łodzi już w Atlas Arenie już było 9 widać, już tysięcy na było ostatnim 9 meczu, tysięcy, to także już naprawdę robi wrażenie. robi wrażenie na każdym. Myślę, że biało-czerwona fala kibiców dopingująca nasze panie robi, ale przede wszystkim chyba jest przyjemniej dziewczynom grać, nie? No, bo to jednak jest tak, że nakręcają cię kibice, bo jeżeli widzisz taką frekwencję dużą na trybunach, to jednak tych skrzydeł aniołka dostajesz, że trochę więcej, jest fajnie się pokazać, ten doping jednak mobilizuje, a działa no, zdecydowanie demotywująco na rywalki, Ja nie? myślę, że... Zdecydowanie tak. Ja się zgadzam w 100%, tym bardziej, że chciałoby się rzec, że wreszcie dziewczyny poczuły tą atmosferę. Wreszcie ta, powiedzmy, śmietanka, która cały czas była wśród męskiej siatkówki, gdzie nasi reprezentanci ciągle przywożą medale z każdej imprezy. U dziewczyn tego brakowało i też widać było, że tych ludzi na trybunach jest mniej, że to zainteresowanie kobiecą siatkówką jest mniejsze. A teraz dzięki tym mistrzostwom świata i dobrej postawie przede wszystkim naszej drużyny, to widać, że ta śmietanka też zaczyna spływać i do dziewczyn. I one to odczuwają i też to jakby nakręca je i jeszcze bardziej motywuje. No ja myślę, że teraz już toczy się walka o to, kto zdobędzie bilety na wtorkowy mecz w Gliwicach. Dobrze, o dziewczynach jeszcze będziemy mówili. Gwoli formalności, ja bardzo serdecznie poproszę Was o subskrypcję i łapki w górę, jeżeli program Wam się podoba, a nawet Jak to jeżeli nie, to śpiewali, dajcie mu wszystkie łapy w szansę, więc górę. zasubskrybujcie. Wszystkie łapki w Wszystkie górę. łapy w górę. Tak jest, jesteśmy na Instagramie, Twitterze, na TikToku, we wszystkich mediach społecznościowych, tak więc zachęcamy Was do tego, żeby nas tam śledzić i być na bieżąco, a jeżeli o bieżących wydarzeniach mowa, no to właśnie przechodzimy do sedna i zapraszamy Was bardzo serdecznie na pierwszy segment tego programu. Nie może być chyba mowy o innym hicie kolejki, aniżeli o meczu Zawiercia z Zaksą. Kropka. Mecz wygrany przez Zawiercie 3-1.
Nie wiem, czy zaskoczeni, czy nie. Będziemy analizowali ten mecz i rozkładali na części pierwsze. Nie wiem, czy zaskoczony był Bartosz Kwolek, jak odebrał drugi raz już w tym sezonie nagrodę MVP. Chyba był. Nieco był, bo w stronę Urosza Kowacewicza znów się spojrzał. Lekko był, tak. Zakończyło się fenomenalne spotkanie. Myślę, że dla nas kibiców, którzy oglądają spotkania plusligowe, taki hit kolejki z tak dobrą grą obydwu drużyn daje dużo radości, dużo satysfakcji oglądania spektakularnych wymian, spektakularnych bloków obron, świetnych ataków. No i spotkało się naprawdę dwóch, a właściwie nie dwóch, no, fenomenalnych leworęcznych nad zawodników, o których sobie powiemy, ale no, cała grupa, cała masa ludzi, którzy naprawdę w tą siatkówkę umieją odbijać. I to było zresztą widać na załączonych obrazkach. Czy to niespodzianka? Nie wiem, czy to niespodzianka, ale tutaj już jak mamy, już plansza nam wyjeżdża, to zobaczmy i może sobie porównajmy. Ja mówiłem tutaj o tych leworęcznych, bo to był dla mnie taki gwóźdź całego jakby i smaczek całego programu. Tego hitu kolejki. Nasz wybitny reprezentant Aleksander Śliwka, Olka, wszyscy doskonale znamy, a po drugiej stronie serbski, można powiedzieć, bandzior, łobuz, czy jakby go tam nazwać, Urosz Kowaczewicz. I jak patrzyliśmy w statystyki, my tutaj sobie patrzyliśmy w te statystyki jeszcze przed, analizowaliśmy po na gorąco spotkaniu i było tak, że te statystyki Urosz miał lepsze. Więc my się nie zgadzamy, przynajmniej ja się nie zgadzam. Jeżeli chodzi z Bartkiem Kwolkiem, prawda? Jeżeli tutaj mówimy o Bartka Kwolka, tak. Mówisz o wyborze MVP. O wyborze MVP. Znaczy, to już takie drugie spotkanie, gdzie troszeczkę Bartek chyba dostaje to MVP na zachętę, na dobre zadomowienie się w nowym miejscu, bo przecież w pierwszym spotkaniu ze Skrą Bełchatów, to też Urosz Kowacewicz tam 20 bodajże 7 czy 8 punktów, fenomenalne statystyki w ataku, bloku, na zagrywce, więc no Urosz jakby pokazuje, że się zadomowił w naszej lidze już bardzo dobrze, że tutaj chce dzielić i rządzić, zresztą ma taki charakter, lubi być w świetle uwagi i no myślę, że Zawiercie jako pierwszy zespół z wszystkich tych topowych plusligowych zespołów zdaje egzamin naprawdę na ocenę celującą, no bo najpierw zwycięstwo ze Skrą Bełchatów, gdzie to pierwsze takie próba sił, teraz zwycięstwo z Zaxą, czyli z dwoma zespołami aspirującymi do medali, wychodzą obronną ręką. Wprawdzie dwa razy na własnym terenie. No właśnie chciałem to zaznaczyć, dwa razy na własnym terenie, że gra się zupełnie inaczej, ale, i to też o tej publiczności mowa, no nie? Chociażby o tym właśnie, o tej fali. Teren specyficzny, to na pewno. Ale nazwijmy specyficzny ze względu na kubaturę sali, tak, i jej wielkość. Natomiast no, fantastyczni kibice, których podkreślamy, fala rycerzy i księżniczek, królewien czy kogo tam, ale widać, jak mocno dopingują swoich zawodników i na pewno to jest jeden z ich olbrzymich atutów. To jest taka wartość dodana, natomiast nie umniejszając, no zrobili świetne transfery, tak, no Bartek, tak jak mówisz, dobrze się wpasował, ja podkreślam nie też no, jeszcze. To jakby to my sobie dyskutujemy, kto MVP, kto nie MVP, no to jest jakby zawsze kwestia subiektywna, ale rzeczą niepodważalną jest to, że widać, że ta para przyjmujących trzyma całą grę zespołu, ciągnie tą grę, no i jakby robi bardzo dużą różnicę, bo i w meczu z Bełchatowem i tak samo w dzisiejszym spotkaniu z Zaxą, to ci dwaj panowie zrobili tą różnicę, dlaczego ten zespół wygrał, a nie inny. No, na kluczowych pozycjach też były zmiany, bo przecież nowy libero, tak? Argentyński, ty może coś powiesz więcej, bo ty miałeś chyba okazję jeszcze tam go bombardować. W czasach, jak grałem w UPC-nie w Argentynie. Tak, no to jest dobry chłopak, ale troszeczkę brakuje mi u niego charyzmy. Aha, czyli on nie ma takiej charyzmy jak Żurek. Nie ma takiej charyzmy jak Żurek. Wydaje mi się, że na pewno, jeżeli chodzi o element przyjęcia, jest zdecydowanie lepszy od Żurka. Ale na pewno uważam, że Żurek lepiej bronił i zdecydowanie więcej charyzmy wnosił na boisku. Zawsze to jego pobudzanie całej drużyny, pompowanie po zwycięskich akcjach, nawet jak nie brał w nich udziału, to zawsze była taka bardzo aura mocna, wokół, energetyczna piguła dla drużyny, która potrafiła ją podnosić w momentach trudnych. Teraz jest chłopak, który jest bardziej taki, bym powiedział, stonowany, dobrze przyjmuje, daje jakieś tam zabezpieczenie w przyjęciu, mniej broni, ale myślę, że to też dla niego jest jeszcze taka adaptacja w nowych warunkach, bo umówmy się szczerze, że niezależnie z jakiej ligi przychodzimy do Plus Ligi, to jest potrzebny moment adaptacji, bo może być troszkę zderzenie z rzeczywistością, nie tylko jeżeli chodzi o poziom sportowy, ale też jeżeli chodzi o całą oprawę meczową, zainteresowanie mediów, zainteresowanie kibiców i tak dalej.
Czyli musi okrzepnąć. Mi się wydaje, że to będzie chyba w duchu dobre dla niej. Bo tam już jest taka kombinacja tych charakterów, tych osobowości, bo masz, dołączyliśmy Kwola, który też jest... Do charakternych takim, należy, charakter, więc... Charakterny, tak, ale Kwolo zazwyczaj jak gra, to rzadko kiedy emanuje emocjami. To jest raczej tak... Znaczy wiem, o co chcesz powiedzieć, że to jest chłopak, który... Nie pompuje zespołu. Cytowalibyśmy tutaj brzydko, ale jest przed 22, że to jest chłopak, będzie ci dane, tak? Jak masz, no, że tak powiem... Znaczy, tak to trochę wygląda, bo czasami... Ja tego nie neguję. Nie, ale on czasami sprawia wrażenie takiego, jakby nie miał układu nerwowego. Nie mam układu nerwowego, gram trochę na takiego lenia chodzonego. Na wywalone delikatnie, ale rozmawialiśmy o tym też w kontekście Bartka występu w kadrze. Tak, jest przede wszystkim skuteczny, także na pewno tutaj... No ale versus właśnie Śliwka, nie? Oglądaliśmy, bo to tak jakby naprawdę spotkanie stało na bardzo wysokim poziomie. Fajna rywalizacja między Konarskim i Kaczmarkiem. Przecież Kaczmar ostatnie dwa MVP i też dalej prezentował swój wysoki poziom i bardzo dobrą, wysoką skuteczność. Czegoś zabrakło? Czego zabrakło twoim zdaniem? Ja uważam, że tutaj chyba tego elementu jednak przyjęcia, chociaż po zawiercianie bardzo mocno ryzykowali. Dużo psuli, ale im się w pewnym momencie opłacało. Tak, wiecie co, ale to spójrzmy też na statystyki, które mamy przygotowane po tym meczu i czy właśnie liczby nam tutaj coś więcej powiedzą i analizując grę poszczególnych zespołów w tych różnych elementach gry, gdzie tutaj tak naprawdę ta różnica była? Wskoczy nam na plażę? Mam nadzieję, że w końcu wskoczy. O jest, widzimy. Dobrze, moi drodzy, są statystyki, to jest przyjęcie pozytywne i efektywność przyjęcia. Jak widzimy, no Zaksa trochę gorsza w przyjęciu, lepsza w bloku. Przepraszam, dobrze patrzę? Przyjęcie na gole? Tak, przyjęciu zdecydowanie Aluron lepszy, czyli ta możliwość tej dystrybucji tych piłek no zdecydowanie dla tutaj Tavaresa była ułatwiona. Asyst serwisowy po 5, więc tutaj nie było jakiejś takiej większej różnicy, ale tam było zepsutych więcej zagrywek chyba po stronie z tego, co wiem. Właśnie chciałem do tego nawiązać, że generalnie w czym była różnica? Myślę, że różnica też była w błędach własnych, bo nawet w tej rywalizacji, którą tutaj Krzysiek wcześniej wspomniałeś, dwóch leworęcznych, Kowacewicz, Śliwka. Śliwka kończy spotkanie bodajże z 200 punktami i plus 1. Tak. Czyli te stosunek punktów zdobytych do straconych, do błędów własnych, zablokowanych. Samej gry. No na niewysokim poziomie, a u Urosza to było bodajże 15 chyba tych punktów, więc różnica jest znacząca. Później efektywność w ataku na tej planszy też widzieliśmy, że porównywalna bardzo, bo 49 do 47, jeżeli chodzi o skuteczność w ataku. To nie jest duża różnica, ale... jest duża, ale w efektywność już była 37 do 32, to już jest 5% jednak w meczu na styku robi różnicę. No jeszcze nie wskoczyły, bo jest za krótki okres czasu, bo te analizy tych statystyk, żeby zobaczyć jak tam sobie radzili na wysokiej piłce, na przestrzeni, załóżmy tego, to pewnie wskoczą troszeczkę później, to Państwo możecie się na plusligowej stronie zalogować, ściągnąć sobie te statystyki i poczekać i zobaczyć jak wyglądałaby chociaż właśnie po pozytywnym przyjęciu, bo tu są te wartości, bo jak weźmiemy, prześledzimy sobie te statystyki, częściowo one są bardzo podobne u wielu drużyn. I tak ktoś się zastanawia, ty, albo patrz, oni byli jakcyś lepsi w elemencie, ale coś musieli zrobić takiego. Czasami jest to ten faktor takiej właśnie niesamowitości, nieprzewidywalności, przejaw talentu. I tak to jest u niektórych zawodników. Dobrze, jeżeli chodzi o zagrywkę, bo w pierwszym secie mam wrażenie, że Zaksie ta zagrywka w ogóle nie siedziała, w drugim mam wrażenie, że dzięki zagrywce udało im się wrócić tak naprawdę do gry. Troszkę bliźniejsza sytuacja do meczu z Bełchatowem, gdzie też podobnie było, gdzie Bełchatów w pierwszym secie nie zagrywał, a w drugim secie biegł, przyłożył sprawy w swoje ręce i mówi... Tam było porówno w zepsutych, bo bodajże Kędzierzyn zepsuł 16 i zagrał 5 asów. Ci też zagrali 5 asów i 15 zepsutych, czyli jakby tutaj nam się wartości zbilansowały, tak? Czyli jakby na równi. Nie decydował o tym serwis. Chyba efektywność tego przyjęcia, o której wspominał tutaj, że jednak musieli więcej jakby znaleźć takich sytuacji, czyli tutaj Marcin Janusz musiał więcej sytuacji mieć takich za trzeciego metra, gdzie te piłki były niedograne i musiał więcej takich rozwiązań biegowych, że tak powiem, czyli na zakładam wrotki, lecę, po prostu jeżdżę na tych wrotkach wszędzie i staram się kolegom wystawić jak najlepszą piłkę. No jeszcze do tego, co wspomniałeś odnośnie, że od drugiego seta zaczynają zagrywać, to można tutaj upatrywać przyczyny tego w tym, że po prostu obiekt. Trzeba się do niego zaadaptować. To nie jest tak jak zespół z Zawiercia, który świetnie tą salę zna, każdy jej kąt i kibiców,
którzy ich dopingują i mogą wchodzić w spotkanie od razu mocną zagrywką od pierwszej piłki. A zespoły przyjezdne jednak ewidentnie, co pokazujemy z Bełchatowem i teraz mecz z Zawierciem, potrzebują jednak jeszcze mimo wszystko, że obiekt nie jest nowy, grali już na tym obiekcie, ale jednak trzeba złapać czucie i od drugiego seta dopiero to przychodzi. Ciekaw jestem właśnie jak, bo my się pomału adoptujemy jako wszystkie drużyny. Kiedyś ja odnoszę wrażenie, że jeszcze za moich czasów było tak, że jak ktoś nie zagrywał, to już nie umiał znaleźć jakichś takich innych rozwiązań na to, żeby pokonać rywala. Tak się mówiło, że trochę siatkówka polska polega na tym, że kto zagrywa, ten wygrywa, że jak ładowałeś tam te asy i wywierałeś presję zagrywką, to sobie potrafiłeś poradzić. A dzisiaj już coraz więcej drużyn, na moje oko, na to co widzę, z obserwacji moich, potrafi znaleźć inne rozwiązania, nie tylko silny serwis. Jeżeli nam serwis nie idzie, to próbujemy znaleźć jakieś innej alternatywy, na przykład, nie wiem, ustawić blok, zamęczyć jednego człowieka, zagrywając na niego bezpośrednio tylko i wyłącznie w jego kierunku, czyli więcej tej taktyki takiej sportowej chyba jest po stronie już tych drużyn, czyli to świadczy o tym doświadczeniu coraz większym naszych zespołów. No generalnie uważam, że światowa siatkówka idzie w tym kierunku, żeby potrafić przykryć innymi elementami to, co nam w danym momencie nie wychodzi. No jeżeli nie zagrywamy, no to musimy świetnie grać na bloku i w obronie. Jeżeli nie blokujemy, no to musimy gdzieś indziej szukać swoich szans. Tak? I siatkówka na tym etapie zrobiła się bardzo kompletnym sportem, który no już nie pozwala na takie sytuacje, że jeżeli masz jeden element, to jesteś w stanie nim wygrać. To tak jak pamiętamy, nie wiem, chociażby rosyjską siatkówkę sprzed jeszcze 10 lat, gdzie Rosjanie, jak im siadała zagrywka, no to wygrywali, nie było w ogóle rozmowy, bo po prostu nie dało się grać, robili tyle asów. A teraz jest tak, że okej, zagrywają mocno, no to trzymamy tą piłkę bardzo wysoko, gramy o blok, powtarzamy akcję, cierpliwość, jeszcze raz cierpliwość, zdobywanie punktów. Ja wrócę do finału nawet Mistrzostw Świata, przepraszam, że się tak cofniemy i zrobimy taką retrospekcję, ale to znakomicie Włosi jakby zasymilowali serwisy, bo przecież my jako drużyna, czyli reprezentacja Polski, byliśmy najlepiej zagrywającą drużyną podczas Mistrzostw Świata, a oni potrafili się przeciwstawić temu elementowi, właśnie to, co Zbyszek podkreślił, że zaczęli ją bardziej amortyzować nad siebie, szukać tych innych rozwiązań, nie tylko siłowych w ataku, ale nabiciem, poprawieniem sobie sytuacji do stworzenia bardziej komfortowej sytuacji, do tego, żeby wyprowadzić kolejny atak i te drużyny idą w tym kierunku. Fajnie, bo w polskiej lidze myślę, że będziemy mieli... To ja się cofnę jeszcze dalej. Dobra, ja się cofnę do finału. To ja się napiję. Dinozaury. Nie, aż tak daleko nie. Ale ja się cofnę w takim układzie... Co było pierwsze, jajko czy kura? Ja się cofnę do finału Ligi Mistrzów, gdzie dokładnie taką grę prezentowała Zaxa przeciwko Trento i tym z Trento wygrało, gdzie Trento bardzo mocną zagrywką odpalało. My tą piłkę utrzymywaliśmy w grze i bardzo cierpliwie o blok, wyłączając rozgrywającego z drugiej strony odpowiednim zagraniem kiwką, żeby postawić ich w trudnej sytuacji, żeby grali na potrójnym bloku. I tak chciałem taką troszeczkę paralelę zrobić, że... Złączyć Krzyśka Ignaczaka i Zbigniewa Bartmana w studio, to będziemy robili retrospekcję i bardzo fajnie, bo to jest jakiś punkt odniesienia też dla kibiców, którzy nas na pewno słuchają. Ale wróćmy jeszcze na chwilę do tego hitu kolejki, bo wyróżniliśmy kilku zawodników. Czy są jeszcze jakieś nazwiska oprócz Urosza, Olka Śliwki, o którym mówiliśmy, czy Bartka Kwolka, o których warto by było powiedzieć w kontekście tego meczu? Ja bym wspomniał o środkowych Zawiercia. Bo jakby to są dwóch zawodników, Zniszczą i Reino, którzy jakby nie są gwiazdami tego zespołu, nie byli planowani jako postacie, które będą robić bardzo dużą różnicę na boisku. Wiadomo, że musieli być to Polacy ze względu na limity obcokrajowców, a jeden i drugi bardzo fajnie, no Zniszczą już drugi sezon, ale jeszcze Reino do tego zespołu się bardzo fajnie wkomponował i mam takie subiektywne wrażenie, że jeden i drugi imponuje skutecznością w ataku i jeszcze dokładają naprawdę bardzo wiele w bloku. No, 70% zagrywką... akurat dzisiaj dokładnie. 70% w ataku. A nie mieli prostego tematu, bo grają przeciwko Smith, Paszycki, no to nie są panowie wzięci z ulicy, tylko też bardzo doświadczeni gracze. Także na pewno nie gra się łatwo przeciwko takim środkowym. To jest fajne zaskoczenie, bo z Bełchatowem też jeden i drugi fajnie pograli. Ale nie odnosisz wrażenia takiego, że trochę łatwiej jest właśnie takim zawodnikom, którzy stoją trochę w cieniu, tak jak powiedziałeś, nie są na pierwszej stronie gazet, stoi obok ciebie trzech znakomitych atakujących,
I teraz od Tavaresa zależy, czy zrobi z niego gwiazdę, czy nie. Pamiętasz u nas Łukasz Perłowski? Niby no, pamiętam. Było, niby go nie było widać, a nagle gość na 8-8 potrafił skończyć, wykorzystywał jeszcze właśnie też znakomicie w bloku. Przecież w pewnym momencie Łukasza nawet powołali do reprezentacji przez to właśnie, że, okay, że grał też obok takich zawodników jak Szops, Grozer i tak dalej. Czyli co, tak że to zdejmuje presję trochę z takich zawodników nie, i pozwala jest, im... uwagę przeciwnika. Tak, mhm. A, troszkę. Okay. Jakby to właśnie chciałem powiedzieć, że generalnie nie ma koncentracji, żeby zatrzymać tych zawodników, bo ofensywa jest rozmieszczona zupełnie gdzie indziej, nie? I tak oni pewnie będą nam w tym sezonie błyszczeć i mamy taką nadzieję, że te statystyki no na pewno to jest tak, że oni uwaga również zagrywką. No to jest to, co mówię, blokiem, zagrywką, że tam tak, jest tam jest naprawdę tacy cichociemni trochę, że tak możemy znaczy, powiedzieć. No, tak? Znaczy, no nie do końca cichociemni, ale tacy to, co dobrze powiedział, że troszeczkę w cieniu stoją, bo główna koncentracja jakby linii bloku przeciwnika jest skupiona tak. Na lewym skrzydle jest Kovacevic, uważajmy panowie na Pajpa, bo Pajpa grają z Kwolkiem i to jest duże zagrożenie. No i mamy jeszcze Konara z prawej strony i tu mamy się skupić. Środek, jasne, ale gramy z czytania, nie robimy żadnych opcji, no bo przede wszystkim zależy nam na tym, żeby szczelny blok do Kovacevicza, szczelny blok do Konarskiego, no i żeby ta linia bloku pilnowała Pajpa jeszcze Kwolka. Także to... Oczywiście, ustawienie się zmienia, możemy mówić dalej, Kwolek, Kovacevic, Konarski i tak dalej. Więc to jest jakby ta oś, której się pilnuje, a środkowi no, są jakby z czytania, czyli z opóźnionej reakcji, nie wyprzedzania jakby intencji przeciwnika. Ja tylko przypomnę, bo tutaj nasi widzowie się dopytują, czy rozmowa jest na żywo. Tak, 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 kochani, jesteśmy na żywo i czat jest dla was, tak więc zachęcamy do tego, żeby włączyć się do rozmowy. Jeżeli macie jakieś pytania, to o, myślę, że uwaga, panowie... bo jest delikatne echo u Krzyśka. Tak, no ale to już nie jest do nas. My z tym niestety nic nie zrobimy. Mamy nadzieję, że... Echo. Mam nadzieję, że bardzo wam to nie przeszkadza, albo że nasza reżyserka za nas podziała i będzie wszystko okej. Okay. Dobra, zamykamy chyba temat tak, hitu kolejki. Hit czas na goni nas kolejny hit. Tak, goni nas kolejna, kolejny. Mówimy jeszcze może, Ola, to, co się wydarzyło do tej pory może, tak? Czy nie? A co ty mi tu ingerujesz w scenariusz mój? Nie, mój drogi. Ja myślę, że przechodzimy do tego, co dalej, czyli do tego, co jeszcze działo się w tej kolejce, ale tak. To, co Krzysiek powiedział, do tego wrócimy. Wszystko podsumujemy sobie elegancko, ale to już za chwilę. Jeszcze więcej sportu, a to oznacza, że jeszcze więcej plus ligi, pozostałe mecze kolejki i tak będziemy sobie chronologicznie spoglądali na to, co działo się w tej kolejce i jeszcze będzie się działo, bo nie wiem, czy skończył się mecz Asseco Resofi ze Ślepskiem, będziemy spoglądali. Pewnie się tam cały czas toczy, przed nami jeszcze też dzisiaj jedno starcie. 2-1, nie wiem jak tam w tym czwartym secie, ale Asseco tak widać było, że przejęło dominację. Inicjatywę. To tak, ja będę spoglądała, jaki tam wynik i wam powiem, ale rzucę teraz temat Lublin-Jastrzębski-Węgiel. Wy sobie pogadajcie, panowie, napijcie się wody i sobie pogadajcie. Nie, żarty żartami. Lublin-Jastrzębski-Węgiel to spotkanie 1-3 przegrane przez Lublin, 3-1 wygrane przez Jastrzębski-Węgiel. Kolejne zwycięstwo dla wicemistrzów Polski, chociaż chyba nie takie łatwe, bym powiedziała. Będziemy też szukali, myślę, bohaterów tego spotkania. Kolejny raz MVP Błaje. Ile tutaj patrzyłam? 19 z 26 skończonych piłek. Zastanawiam się, czy znajdziecie jeszcze jakiegoś bohatera tego spotkania. Ale pozytywnego czy negatywnego? No, pozytywnego. Na razie pozytywnego. Albo dlaczego Jastrzębie się, można powiedzieć, męczyło trochę. No myślę, że Lublin to nie jest łatwy teren dla żadnej drużyny. Jest to zespół, który ma bardzo ciekawy skład i który jakby... bardzo dobrze zaprezentował się w sparingach przedsezonowych, bo te turnieje naprawdę im wyszły. Początek ligi gorszy, bo porażka u siebie z Radomiem, gdzie już przegrywali 2-0. Przegrywali już 2-0, udało im się wrócić, no ale w tej breaku nie dźwignęli. Najgorzej. Ale wiesz, zawsze jest jeden punkt, no to jednak zawsze punkt w tabeli cieszy. No a teraz z Jastrzębiem.
no, takie spotkanie bym powiedział, że okej, okay. Tam było dużo takich też przestojów, że jeden zespół zdobywał seriami punkty, później drugi bardzo zespół, bardzo nierówne, Lublin gonił później, też zdobywał parę punktów, także dużo przestojów było. Jedyne, co mnie zastanawia, jeżeli chodzi o zespół z Lublina, to na razie słabsza postawa Mateusza Malinowskiego, bo jest to zawodnik, który jakby na plus ligowych parkietach już mocno otarty i naprawdę miał bardzo dobre sezony za sobą, chociażby w Zawierciu, a jakby na razie w spotkaniach Lublina go nie widać. Zastanawiam się, czy to jakieś problemy zdrowotne, czy to może jeszcze kwestia adaptacji i zgrania z komendą, ale brakuje mi go i myślę, że jeżeli on wróci na swój normalny poziom, to na pewno dla Lublina to będzie bardzo duża wartość. Dokładnie, też mi się tak wydaje, natomiast myślę, że musimy dać mu pewnie jakiegoś czasu, bo spróbujemy wydzwonić i dowiedzieć się, żeby Państwu następnym razem powiedzieć, co się, załóżmy, dzieje tutaj z tym zawodnikiem. No ja tak patrzę sobie na te cyferki, bo mamy akurat te statystyki i Błaje, nie bez kozery MVP tego spotkania, 26 piłek, 19 skończonych, 73% jak na atakującego, to jest cyfra naprawdę robota. Na kogokolwiek, na środkowego też to robi robotę. Punkt blokiem, trzy wybloki, dwa asy do tego dorzucone. Wartość Łukasza Wiśniewskiego, myślę, i Jurka Gladyra każdy zna i wiemy o tym, że to są znakomici środkowi i zarówno czytający bardzo dobrze w bloku, jak i mega dobrze ofensywnie dysponowani. Obydwaj zanotowali tam właśnie wysokie procenty w ataku, ale to, co podkreślamy, tą postawę Błaje. Rozmawiałem właśnie z Tomkiem Furlanem, to co mówiliśmy w ostatnim programie, mówi, że jest niesamowicie przygotowany bardzo dobrze pod względem fizycznym Błaje do tego sezonu. Mówi, że nie widział go, żeby tak facet wysoko skakał, a naprawdę robi to wrażenie. Nie? Ja myślę, że on też powinien być bardzo mocno zmotywowany do tego sezonu plusligowego, ponieważ jakby spojrzeć na jego personalnie, mam wrażenie, że ciągnie się za nim pasmo pewnych... jakby to zgrabnie ująć w słowa niepowodzeń, bo... Znaczy, że co, że lubi tańczyć? Nie. Chodzi mi bardziej o to, że jakby jak pojawi się Błaje, to był to wielki, okrzyknięty wielki talent, bardzo szybko wyjechał do Włoch, tam w Weronie jakby kariery wielkiej nie zrobił, rozstawał się też w średniej atmosferze. Później stracił miejsce jako szóstkowy atakujący reprezentacji Francji. Został już tylko zmiennikiem teraz, gdzie też był taki moment, że było blisko, żeby się z tą reprezentacją się pożegnał. Później przychodzi do Jastrzębskiego Węgla. W średnio wyjaśnionych okolicznościach doznaje kontuzji ręki. Nie, zostawmy już to. I tak naprawdę sezon stracony. W tym roku sezon reprezentacyjny, również jako zmiennik, czyli nie ma dużego pola do popisu, do grania. No i przyjeżdża do Jastrzębskiego Węgla. I wyobraźmy sobie sytuację, że w Jastrzębskim Węglu w tym sezonie zawodzi. No to jest chłopak już totalnie pod ścianą, musi szukać zupełnie... Ale tam jest generalnie taka sytuacja, że w zeszłym sezonie Janek Hadrawa ciągnął cały sezon, a tutaj widać, że Marcelo Mendes postawił od samego początku właśnie na Błaje. No bo jakby nie ujmując Hadrawie, bo to bardzo dobry gracz jest, ale potencjalnie, jeżeli chodzi chociażby o właśnie ten potencjał fizyczny, no to Błaje jakby większe nadzieje. To co, wydaje ci się, że mu coś tam kliknęło? W sensie takim... Ja myślę, że może zrozumiał, że nie tędy droga i że chłopie trzeba się obudzić i wziąć się za granie, bo to może być ostatni gwizdek dla mnie, bo jeżeli ten sezon zawalę, to nie dość, że mogę wypaść z reprezentacji Francji, bo już jestem tylko zmiennikiem i też tak ta moja wartość tych zmian bywa lepsza, bywa gorsza. A druga sprawa, jeżeli w tym roku zagram słaby ligowy sezon, kończy mi się kontrakt, no to na przyszły sezon może już nie będę mógł szukać topowego zespołu w Europie, będę musiał iść do jakiegoś średniaka i próbować się odbudowywać. A zdecydowanie lepiej odbudować się w tym sezonie w drużynie, która ma nie dość, że dwóch jeszcze moich rodaków, mam rozgrywającego, jednego z najlepszych, jakich mogę sobie wyobrazić. Mam Klewno, który zawsze jeszcze mi pomoże. Mam do tego jeszcze Tomka Fornala, który też na sobie bardzo dużo uwagi przeciwników skupia. No i dwóch bardzo doświadczonych środkowych, o których wspomniałeś. Więc no jakby
miejsce do odbudowania się i do zaczęcia grać w siatkówkę na topowym poziomie, lepszego nie może znaleźć. No właśnie, bo ma zespół, który, przepraszam, przerwę ci na chwilę, który ma w ogóle ambicje i bardzo wysokie cele w tym sezonie, więc faktycznie, panowie, wy bardzo ciekawie opowiadacie, ale mamy też wypowiedzi bohaterów tego spotkania, tak więc myślę, że już za chwilę posłuchamy Łukasza Wiśniewskiego, Kuby Popiwczaka, a i Marcina Komendy z Lublina, którzy także nawiązywali do tego, do tych zrywów i meczu pełnego zwrotu akcji. Posłuchajmy. To prawda. Ja już tak nawet przed chwilą sobie myślałem, że chyba to Lublin ma to sobie takie terytorium, bo rok temu pamiętam identyczne spotkanie. Dwa sety w miarę spokojnie przez nas wygrywane. Z trzecim gong trzeba było się szybciutko obudzić, żeby w czwartej partii domknąć spotkanie. Na szczęście się udało. Wróciliśmy do tej swojej gry, do kontroli przede wszystkim w czwartym secie, ale też chciałbym powiedzieć, że to Niko Szerszeń naprawdę świetnie w tej trzeciej partii, bo wyszedł na zagrywkę i posłał kilka takich laserów, kamieni, dobrych zagrywek po prostu, że ciężko nam było. Z jednej strony tak, na pewno wyniki są ok i tak dalej, ale myślę, że ta gra nie klei się jeszcze tak do końca, jakbyśmy sobie wszyscy tego życzyli, bo są momenty lepsze, że to wszystko idzie świetnie, a są momenty takie, że nie jest to wszystko jeszcze na takim poziomie, jakbyśmy chcieli. Także myślę, że mimo, że zwycięstwa, wiadomo, trzeba się cieszyć, ale to nie jest jeszcze moment w tym sezonie, w którym tak jakby jest najważniejszy dla nas. Także przede wszystkim ciężka praca, treningi i mnóstwo jeszcze do szlifowania. To prawda, nie powinniśmy stracić takiego prowadzenia, bo zaczęliśmy trzeciego seta od wyniku 6-1 bodajże. No myślę, że musimy w przyszłości unikać, naprawdę, bo tak wypracowaną przewagę powinniśmy dowieść do końca. No ja się już będę powtarzał, już nie wiem który raz, że w naszej lidze nikomu nie wolno odpuszczać, bo może się to zemścić tak, jak to miało miejsce dzisiaj. No wiemy doskonale, że przed nami jest mnóstwo grania, liga powiększona, więc dodatkowe 4 mecze, także każdy punkt będzie na wagę złota, zdajemy sobie z tego sprawę, więc w każdym spotkaniu będziemy wychodzić i grać o pełną pulę. Na pewno Mateusz, z tego co wiem, to od początku sezonu jest podstawowym atakującym, więc na pewno im go brakowało. Natomiast my o tym, że on nie wystąpi, dowiedzieliśmy się dopiero kilka minut przed rozgrzewką. Byliśmy na niego też przygotowani, więc bardziej skupialiśmy się też na swojej grze. Zgadza się, to był mecz taki serii. Jastrzębianie łapali serię, odskakiwali nam. Potem my łapaliśmy serię, goniliśmy Jastrzębian i ten mecz na pewno mógł się podobać, bo było dużo, dużo woli walki, dwie drużyny chciały. No niestety dzisiaj Jastrzębie było mocniejsze i mimo, że wygraliśmy tego jednego seta, to myślę, że w dużej mierze kontrolowali to spotkanie i było ciężko z nimi grać, bo naprawdę dobrze zagrywali. Ale wydaje mi się, że my kroczek po kroczku idziemy do przodu i były w tym meczu na pewno momenty dobrej gry i jeżeli tych momentów będzie coraz więcej, to na pewno nie stoimy na straconej pozycji, żeby w kolejnych spotkaniach wychodzić zwycięsko. Tak, no mamy, u nas jest taki komfort, że naprawdę mamy wyrównaną 14 i jasne, mamy tych zawodników szóstkowych i Malina na pewno jest bardzo wartościowym zawodnikiem, ale dzisiaj Szymek pokazał, że też może grać i to na bardzo wysokim poziomie, więc myślę, że to nie miało jakiegoś większego znaczenia. Ja jestem dumny z tego, że Szymek podjął rękawice i naprawdę zagrał fajne zawody. Także tak jak mówię, na treningu jest mocna rywalizacja i tylko tak możemy dojść do celu rywalizujący w trakcie właśnie treningów. A my przechodzimy już do analizy kolejnych meczów plusligowych. Teraz na tapet. Tak się mówi. Bierzemy Olsztyn. Tak, tak. Wszyscy poprawiają, tak więc tapeta odeszła już u mnie w zapomnienie. Jest tapet. Wyjaśnię wam później po programie, dlaczego i dlaczego było tyle ale do tapety. Wy wciąż mówicie na tapetę? Mhm. Dobra. Olsztyn, GKS Katowice. O tym meczu porozmawiamy. Pierwsze zwycięstwo Olsztynian. 3-0 pokonali GKS. Karol Butryn. Najlepiej punktujący zawodnik, MVP. Będziemy analizowali też statystyki Karola, ale najpierw kilka słów o tym meczu, bo w trakcie wypowiedzi wiem, że sprawdzaliście, jak tam losy Olsztyna w tym sezonie wyglądały i te mecze pierwsze w tym sezonie były takie, że szczypali każdego tego swojego rywala. No generalnie jakby początek ligi ciężki ze względu na terminarz. No, zaczynali z Zaksą, później z Jastrzębiem, także mistrz, wicemistrz na dzień dobry. Można byłoby się pokusić tutaj o jakieś punkty.
no bo jednak wynik 3-1 sugerowałby, że mogło być blisko, ale jednak nie do końca. Mi troszeczkę w grze Olsztyna od początku sezonu brakuje Bartka Lipińskiego, który jakby... Jakby się jeszcze się nie zgadzam, ale tu się z tobą zgadzam. Bez przesady. To jest akurat mam wrażenie, że się nie zalogował jeszcze do zespołu z Olsztyna, bo po bardzo dobrych dwóch sezonach w Gdańsku, no tutaj ten chłopak naprawdę na tym etapie nie istnieje. Nie istnieje, szczególnie w tym spotkaniu z Zaksą, to w ataku nie istniał, gdzie w przyjęciu jakby sobie całkiem nieźle radził, ale w ataku to go totalnie nie było. No ja tutaj ci podpowiem ci tylko, jakie miał wykręcić cyferki do momentu, kiedy był na boisku, załóżmy z GKS-em, no to masz 25% przyjęcia, 0 perfekcyjnego, tak, i 25% w ataku na 8, 2 błędy i zdobyte tylko 2 punkty, więc ta skuteczność... No na pewno jest to zawodnik, o którego oczekuje się przede wszystkim skuteczności w ataku i w grze ofensywnej. Jeżeli jest w stanie utrzymać dobre przyjęcie, no to jest jeszcze wartość dodatkowa dodana. Ale tak jak wspomniałem wcześniej, no jest, był ściągany jako jeden z filarów i liderów tego zespołu. Na razie go nie ma. Miejmy nadzieję, że ta adaptacja nastąpi bardzo szybko, bo już, że tak powiem, ostatni dzwonek. Tak, tak. Jakby tutaj Karol na razie na swoje barki wziął Karol robi swoje, robi do tego, swoje, co tak? nas przyzwyczaił. Od Bartka nie wiem, czy czasem on nie czuje tej takiej właśnie presji, o której tutaj mówisz, że to już jest zawodnik, który do tej pory, bo on może, a tutaj już się zmieniło się może, że na bardziej już musi, bo już się zaczyna od niego jakby oczekiwań. To jest dobre spostrzeżenie. Oczekiwania, czyli internet versus rzeczywistość. No chodzi mi o to, że pojawił się w reprezentacji Polski, tak, gdzieś ta jego ranga już jako zawodnika wzrasta. Trochę oczekiwania też przejście, może kontrakt większy pieniężny, nie wiem, tego nie jestem w stanie jakby dzisiaj sprawdzić i tak dalej. No na pewno. Więc tak to trochę wygląda, no. Natomiast świetnie zaprezentował się i na razie się prezentuje Niemiec. Karlicek? To Karlicek tak. Karlicek myślę, że jakby spełnia pokładane w nim oczekiwania. No prawie pobił rekord naszej ligi, 5 asów z rzędu, jeszcze brakowało jednego, w sumie zagrał 7. Łącznie 7, tak, asów łącznie 7, okay. Także daje radę. Przekonaliśmy cię. Nie, no tak, tak. No, znaczy, Nawet w ataku sobie radzi chłopak, jak na taki wzrost, nie? Jest nowym narybkiem w plus lidze i ja zawsze jestem jakby... wstrzemięźliwy, jeżeli chodzi o ogłaszanie od razu po 3 meczach albo po 2 meczach, że ktoś nie wiadomo jak, bo to i ty, liga i ja, i każdy z nas. Liga się musi nas dokładnie. Nauczyć i jak się każdy nauczy z nas, liga, to już w drugiej rundzie, jak będzie grał dobrze, to już będzie... Dokładnie, to wtedy będziemy mówić o tym, że jest dobry gracz, bo każdy z nas widział wielu zawodników, którzy dołączali do zespołów. Początek ligi fenomenalny, bo na euforii, na jakby... w cudzysłowie nieznajomości danego zawodnika sobie grali, a później jak przychodziło już do drugiej rundy, już materiał do analizy taktycznej był odpowiedni, to się okazało, że zawodnicy... Ale wiesz, tutaj też jest zmiana rozgrywającego. Pamiętajmy, że jest Olsztyn bardzo mocno przemeblowany, tak? Stracili przede wszystkim TJ'a De Falco, który był takim filarem, który ciągnął wraz z Karolem. No i drużyny Firleja. Janka Firleja wyciągnęli, który naprawdę fenomenalnie też przecież powołanie do reprezentacji. Oczywiście Joshua Tuaniga to też jest jakby rozgrywający reprezentacyjny, też na pewno fenomenalny. Właśnie rozgrywający, ale tam chyba będzie potrzeba jednak tego czasu. Tak jak mówisz, pierwsze dwa gongi, bo najgrubsze działa, jakie możliwe, wyciągnięte zostały na sam początek. I teraz zobaczymy, jak oni się będą prezentowali. Nie, egzamin z Gieksą zdany celująco, 3-0. Dokładnie, ten pierwszy set był taki, 28-26 i to nie było takie hop-siup, bo tam ja liczyłem na to szczerze, powiem, jakbym miał typować, to trochę jednak mi się te Katowice tak podobają, że liczyłem, że te Katowice jednak będą w stanie wygrać. W Katowicach zabrakło lidera w postaci Kuby Jarosza, który to spotkanie nie zaliczy do udanych. Mm-hmm. Chwilę wcześniej z Warszawą genialne spotkanie, 20 bodajże 5 punktów, bardzo wysoka skuteczność w ataku. Tutaj Kuby zabrakło, i od razu to się odzwierciedliło w grze całego zespołu. Kuba to... W GKS-ie to jest troszeczkę ostoja pod każdym względem, nie tylko jeżeli chodzi o zdobywanie punktów, ale też jest liderem mentalnym tego zespołu, zdecydowanie tak.
Okay. Mówicie o braku lidera w Katowicach. Nie zabrakło go na pewno w Olsztynie. Tak, wiem, już pasek u nas wszystko śmiga, wiesz, na tip-top. Pokazuję, tak jest, dokładnie. Ale w kontekście lidera, bo chciałabym jeszcze pokazać naszym widzom statystyki Karola Butryna, o których wspominałam i mamy je właśnie. I tu w kontekście, że tego lidera na pewno nie zabrakło, jeżeli chodzi o Olsztyn. Dobrze, Karol bardzo równo grał, bo w tych spotkaniach przegranych z Zaksą czy z Jastrzębiem też był po stronie Olsztyna najjaśniejszą postacią, więc tutaj jakby do jego gry nie ma niespodzianek negatywnych, a i też nie jest to niespodzianka, że gra dobrze, pozytywna, bo do tego nas już po prostu przyzwyczaił. Jestem ciekawa, jakie były wasze wrażenia po meczu projektu Warszawa z Barkomem Karzany, meczu, który projekt w bólach wygrał 3-2 dopiero po tiebreaku, tak więc historyczna chwila dla zespołu z Ukrainy, który wyrywa punkt. Zażartować trochę, sorry, że w słowo wchodzę, ale tak od razu mi się rzuciło, że taki trochę mecz przyjaźni, wszyscy szczęśliwi, bo... Zespół z Lwowa ma pierwszy punkt, a zespół z Warszawy ma pierwsze zwycięstwo. Także win-win dla wszystkich. Tak, wymęczone, chociaż po pierwszych dwóch setach myślę, że mało kto może wierzył, że projekt wyjdzie z tego obronną ręką. Problemy duże, jeżeli chodzi o Warszawę i od początku siatkarskich lig wspominamy o tym z Krzysztofem. No dobrze, to poszukajmy teraz jakichś plusów, jeżeli chodzi o projekt i o to, że udało im się podnieść, wiecie, po takich dwóch przegranych setach tak naprawdę. Poza wygraną na pewno bardzo dużym plusem Igor Grobelny, który jakby trzyma grę zespołu ofensywną, najlepszy punktujący we wszystkich spotkaniach projektu do tej pory. Na razie nie ma kto trzymać tej gry. Ale szuka plusów, Zbyszek, daj mu jakieś... Szukamy plusów, a poza tym, wiesz jak to jest, jak nie idzie gra całej drużynie, to potrzebna jest jedna osoba, jeden zawodnik, na którym jakby można się zaczepić, na garba wskoczyć i na tym garbie podjechać trochę jak na osiołku z tym wynikiem. I wydaje mi się, że Igor jakby bardzo dobrze się z tej roli wywiązuje, trzyma tą grę i jakby od początku sezonu to jest zawodnik, do którego najmniej można mieć pretensji, jeżeli chodzi o, czy w ogóle nie, nawet nie pretensji, tylko zastrzeżeń, jeżeli chodzi o grę projektu. No na pewno na razie bardzo duży znak zapytania to dwaj atakujący, bo jakby na początku bardzo ciężkie zderzenie w Rzeszowie z rzeczywistością plusligową. Później w Katowicach niewiele lepiej. No i z Barkomem też bez szału. Także adaptacja mi tu przychodzi ciężko paru zawodnikom. Że pan prezes Piotr Gacek też ma pewien orzech do zgryzienia, mówił wyzwanie. No dzisiaj nie może pozwolić sobie na skorzystanie ze swoich chłopaków, na których stawiano, tak? Czyli Tilly jeszcze dużo, nie w dużo kontuzji. Artur Szalpuk, niestety jakaś kontuzja mięśni brzucha, która go wyeliminowała z samego początku i faktycznie mają ten ofensywny problem, bo tutaj nie ma takiej drugiej osoby, która by... Tak zwany awaryjny transfer w postaci Baranka, Kamila Baranka. Na chwilę obecną dla mnie bardzo taki wątpliwy, no ale wiem i rozumiem i tłumaczę to sobie w ten sposób, że jakby, no jak idziesz na zakupy, jak już nic nie ma, no to musisz coś wziąć, bo po prostu się ratowali w kwestii, załóżmy, tej kontuzji. Ja nigdy kontuzji. Nie robię takich zakupów. Nie robisz. Wolisz umrzeć z głodu niż gdzieś cokolwiek. Dobrze, nie, myślałam, że tu mówimy, wiesz, o takich, że no... W kontekście sukienek i... Tak, bardziej tak, że muszę, byłoby dobrze coś, wiesz, mieć. Nie, to właśnie w kontekście takim, że idziesz do sklepu, jesteś głodna, nie wiadomo jak, no i musisz coś zjeść. I tak zwane mniejsze zło, no, zjem coś, co mnie trochę otruje, ale przynajmniej przeżyję. Bez wysłucha. Nie, ale tak jak mówimy, to faktycznie, no tutaj doświadczenie jakby Baranka przemawiało za tym, żeby skorzystać z usług jakby tego chłopaka, bo był wolny na rynku, natomiast no na chwilę obecną jeszcze nie dźwiga jakby ciężaru gatunkowego naszej ligi, bo to jednak jest bardzo wymagająca. Myślę, że podstawowe pytanie, które powinniśmy sobie zadać, jakie są oczekiwania wobec tego zawodnika, bo mówisz, nie dźwiga ciężaru ligi. No ja myślę, że w żadnym aspekcie on nie był ściągany jako zawodnik, który ma ciągnąć grę. Miał tylko zaspokoić głód delikatnie. Dokładnie, ma zaspokoić głód i dać jakby taką pewność drużynie, która przede wszystkim pewność na przyjęciu, no bo umówmy się, że Baranek też nigdy nie był zawodnikiem super ofensywnym, tylko ma dać pewność na przyjęciu, żeby Firlej mógł korzystać z świetnych środkowych, jakich ma Wrona, Nowakowski, Semeniuk.
Więc no ma ofensywny potencjał, jeżeli chodzi o środek siatki. O, dobrze, jest to... że Wrona padło nazwisko, bo mamy grafikę i gratulacje dla Andrzeja Wrony. 800 bloków, taka liczba wykręcona. Jest tak to więc, wynik. Panie Andrzeju, szapoba, jak to się mówi. Gratulujemy kolejnych 200, żeby to fajnie wyglądało na 1000, nie? Tak. Czyli jak tak zakładamy, że w sezonie ligowym można... 3,5 sezona trzeba zagrać. 3,5 sezonu trzeba zagrać, tak, żeby, bo to dziś około 40 do 50 bloków chyba na końcu. Ci najlepsi po 70. Andrzej tak? miał sezony, gdzie i tam pod 80 robił. Także, no to tak, jeszcze to... trzeba... To Andrzej, życzymy ci jeszcze tych 3 sezonów. Tak, gratulujemy i życzymy jeszcze. Panowie, słowo o meczu Asekoresowi ze Ślepskiem Suwałki. Tutaj mamy nadzieję, że zauważyliście, że zaktualizowaliśmy wynik tego meczu. Do czasu jak weszliśmy na antenę, śledziliście to spotkanie jednym okiem, powiedzmy? No to jest to inaczej, co można powiedzieć. No na pewno jeżeli chodzi o Asekoresowie, no to jeden z lepszych startów sezonów od paru lat, po 3 zwycięstwa w 3 spotkaniach to i to wszystko za 3 punkty, więc to na pewno w Rzeszowie kibiców, działaczy i myślę też samych zawodników bardzo cieszy. Co do Ślepska, to myślę, że już wspominałem to przy okazji innych wypowiedzi, fajny transfer Sancheza, gdzie jest to rozgrywający, bardzo nietuzinkowy, mimo to, że no nie imponuje warunkami fizycznymi i na pewno na siatce nie jest tuzem, ale to, co potrafi robić w drugiej linii, jeżeli chodzi o grę w obronie, to na pewno nadrabia to, co traci, jeżeli chodzi o jego element bloku. A na pewno jest to fajny rozgrywający, któremu się palcami bardzo dobrze odbija i jeżeli jest w stanie znaleźć wspólny język z atakującymi, których ma w zespole, to na pewno będzie czarował. No ja uważam, że tak, że Rysowie jeszcze nie powiedziała ostatniego słowa w tym roku i mają naprawdę... Kurde, no jakby w trzeciej kolejce mieli już ostatnie słowo mówić, to by było z nimi źle. nie chodziło w kontekście powiedzenia ostatniego słowa. Że się bardziej... dopiero rozkręcamy. Tak, dokładnie tak. Bardzo mi się podoba postawa trenera w sensie takim, że dzisiaj dał odpocząć i Maćkowi Muzajowi i wchodzi drugi atakujący. Kuba Bucki i wchodzi Potera, więc widać, że będą rotować sobie tym składem. Też mają szeroką ławkę, też mają tych zawodników. Dzisiaj Tibor Osart, który zmienia Klemena, który sobie nie radził w ataku i jakoś tych cyferek nie wykręcił za dużych, ale wchodzi Francuz i też gra całkiem niezłe zawody. Torrey de Falco, który podejrzewam, że musi się oswoić z całym klimatem rzeszowskiego nałożenia biało-czerwonych pasów, bo to nie jest proste nałożyć biało-czerwone paski i występować przeciwko wymagającej publiczności, jaką posiada się w Rzeszowie, ale to jest drużyna z olbrzymim potencjałem. Świetny Kochanowski, który trzyma cały czas... Kochanowski poziom. W formie genialnej. Trzyma cały czas genialny poziom. Po 90% w ataku musi robić wrażenie. I myślę, że Fabian w obliczu tego, że będzie chciał udowodnić, ale będzie chciał pokazać, że zasługuje swoją postawą na to, żeby być w reprezentacji trenera Nikola Grbicza, będzie korzystał z jego usług i to już widać, że tych środków jest zdecydowanie więcej i z Kozamernikiem i załóżmy z Kubą Kochanowskim, chociaż mówiło się, że Fabian niby gra mało środkiem, chociaż na końcu statystyki w roku mówiły tyle, że różnica między Grześkiem Łomaczem a Fabianem Dryzgą polegała na tym, że Grzesiek zagrał 15 krótkich więcej. No to w końcu gdzie jest ta... Ale wejdę w słowo. Fajnie, że generalnie wyciągnąłeś ten temat Fabiana, bo to ja jestem bardzo ciekawy tego sezonu. Ja myślę, że ten jakby... Że myślisz, że to jest sezon na podrażnienie? Taki... Nie, że ten szpikulec, który został Fabianowi wbity, że nie został powołany do reprezentacji w tym roku, będzie dla niego bardzo dużym bodźcem motywacyjnym i to, co powiedziałeś, będzie chciał udowodnić wszystkim, że swoją postawą nie tylko... jeżeli chodzi o grę samą, rozegranie, tylko swoją postawą też na boisku jako teammate, że zasługuje na miejsce w reprezentacji i będzie chciał do tej reprezentacji wrócić i je wywalczyć w perspektywie nadchodzących igrzysk. To takie pytanie niewymagające odpowiedzi zadam ja. Czy naszą polską reprezentację stać na to, żeby nie powoływać Fabiana Drzyski do reprezentacji? Amen. Oczywiście co? No, aha, to było pytanie retoryczne. Takie retoryczne, takie... niewymagające odpowiedzi. Ale Zbyszek odpowiedział. Ja bym polemizował. Polemizował pod tym względem, że jakby można dyskutować na temat opinii, a to jest opinia, ale nie można dyskutować z faktami. Fakt jest taki, że zdobyliśmy wicemistrzostwo świata, gramy trzeci raz w finale. Czy jakby był Fabian, byśmy zdobyli mistrzostwo świata?
Nie wiem, to jest kolejna opinia, na którą możemy, ale no, o której możemy dyskutować. Ale już nie dowiemy. Słuchajcie, szkoda. Stawiamy tutaj kropkę i przechodzimy kilka słów. Już za chwilę powiemy o Tauron pierwszej lidze. Czwarta kolejka w Tauron pierwszej lidze za nami i też się działo trochę. Zmienił się układ sił, może nie dużo, aczkolwiek kluczową informacją jest to, że pierwsze miejsce zajmuje MKS Będzin. No i chyba na tym meczu się zatrzymamy, na tym, który MKS Będzin 3-0 wygrał z Gwardią Wrocław. Rozumiem, że jesteś niepocieszony, Krzysztof, bo ostatnio o Wrocławiu mówiłeś, no, że... Kibicuję, no, tak. Zaskakująco łatwo bym powiedział to zwycięstwo w trzech setach. Jakby spotkanie dwóch zespołów aspirujących do awansu, do plus ligi kończy się no w trzech setach, to raczej bym się tego nie spodziewał. Raczej bym się spodziewał meczu na szczycie w Tauron Lidze pięciosetowego, ciężkiej walki, a tu jednak Będzin zdominował drużynę z Wrocławia. No Jarek Maciończyk, weteran polskich parkietów, można powiedzieć MVP spotkania. Tam fajny projekt jest w tym Będzinie. Tam od dłuższego czasu starają się wrócić do tej plusligowej rzeczywistości. No i będziemy się przyglądać, bo widocznie już składają tam aspiracje. Wojtek Serafin jako trener, Bartek Gawryszewski jako druga osobowość, która tam pomaga, czyli akurat no... Też weteran, też weteran plusligowy. Plusligowy i nie tylko. No ale wykonują fajną pracę, wygranie u siebie, zdecydowanie wykorzystali atut własnej hali, także jak najbardziej szapoba tutaj za takie granie. Zobaczymy, czy tak wyraźnie będą też potrafili dociągnąć do samego końca. Dobrze, rzućmy okiem także na to, jak wygląda klasyfikacja po tych czterech kolejkach. Tak jak już wspomniałam, MKS Będzin na pierwszym miejscu jako jedyny zespół 10 punktów zgromadził. Mamy tę tabelę? Mamy tę tabelę. I mamy też trzy zespoły tam w czubie tabeli, które mają po 9 punktów, czyli Wisła Bydgoszcz, Mickiewicz Kluczbork i Gwardia Wrocław. Słuchajcie, dynamicznie jest, bo ja bym bardzo chciała porozmawiać o naszych paniach, tak więc zapraszamy Was już prawie na ostatni segment naszego programu. Już za chwilę porozmawiamy o naszych biało-czerwonych, które zagrają z Serbią w ćwierćfinale. Tylu fajnych chłopaków. Zmarnowało się. Zmarnowało się przez kobiety. Moi drodzy, nie regulujcie odbiorników. Reagujcie jak najbardziej. Przerywaną rzecz chcieliśmy wrzucić, bo faktycznie nasze panie wielu mężczyzn przyprawiają teraz o zawał, grając fenomenalne spotkania, które wygrywają w pięciosetowych odsłonach, więc dla nas pewnie mężczyzn paru padło, paru wstanie, paru jeszcze padnie, ale robi się bardzo ciekawie, tak? Jesteśmy w ćwierćfinale. To, co napowiedzieliśmy na samym początku, Zbyszek podkreślił, że to jest no po ilu latach, Zbychu? 60 lat czekaliśmy na sukces. Fajnie jakby panie nawiązały do tego sukcesu sprzed 60 lat, bo ostatni raz właśnie w 1962 roku panie grały w ćwierćfinale i wtedy na tym turnieju zdobyły brązowy medal mistrzostw świata. Więc ale to by było życzyłbym coś. Wszystkim kibicom siatkówki i naszym paniom, żeby nawiązały do tych do tej historii i również w strefie medalowej z medalem na szyi się znalazły. Słowo o tym... Rozmarzyliśmy się. Rozmarzyłam się, tak. Nie, bo to jest piękna historia i tak powiem szczerze, przed tymi mistrzostwami wiele było właśnie tych głosów, no, że nie wiadomo, jak to będzie, nie wiadomo. Ja mówię, Krzysiek już chyba wie, że ja cały czas żyję mistrzostwami Europy z 2019 roku, bo tam był bardzo fajny wynik dziewczyn, ale to były mistrzostwa Europy, tu mamy mistrzostwa świata. Do tego w Polsce i tak chciało się, nowy trener do tego i chciało się, żeby coś fajnego się tu wydarzyło. Nie wiem, czy każdy wierzy,
wierzył, czy nie wierzył, po prostu oczekiwaliśmy, czekaliśmy cierpliwie, dziewczyny też bardzo cierpliwie grały, robiły swoje na parkiecie, no i mamy ćwierćfinał, mówimy o tym głośno, gramy z Serbkami, wczoraj ten mecz z Niemkami, ojejku, no dramaturgia była ogromna, ja wychodziłam i wchodziłam, jak oglądając ten mecz, życzyłam dziewczynom, żeby skończyły go do jednego, tak, żeby był ten rywal, nie wiem, czy łatwiejszy, czy my możemy na tym etapie rozgrywek mówić o łatwiejszym rywalu, aczkolwiek z Serbkami już graliśmy, ten mecz przegrałyśmy, ale to będzie nowe rozdanie. Dobra, Zbyszku, bo ja wszystko powiedziałam, a ja tak naprawdę nie wiem, czego chciałabym się dowiedzieć, bo jest tych rzeczy tak dużo. Patrzysz na naszą kadrę i myślisz sobie, co teraz? Inaczej. Czujesz dumę? Tak, dumę na pewno, ale zanim do tego, co czuję, bo to jakby doszliśmy do teraźniejszości, a zaczęłaś o przeszłości, o tym, że nie było wiadomo, co to będzie z tą drużyną i tak dalej, i tak dalej. No na pewno jak patrzyliśmy na to, co się działo w Lidze Narodów, to ta ekipa, ta drużyna, myślę, że teraz możemy powiedzieć drużyna przez prawdziwe D, że jest to kolektyw, tworzyła się w bólach. Mhm. Umówmy się szczerze, no brak nominalnej atakującej przez całą Ligę Narodów, sztukowanie na tej pozycji Oliwią Różańskiej, której należy się naprawdę wielkie brawa, bo nie dość, że zgodziła się na to, żeby zmienić pozycję, na której nie czuła się dobrze, która nie jest jej nominalną, dawała z siebie maksa, później wraca z powrotem na drugi etap przygotowań do Mistrzostw Świata na swoją pozycję i bardzo szybko się odnajduje i daje sobie radę. Więc ten zespół na pewno tworzył się w bólach. Poza tym jest to nowa grupa z nowym trenerem, z nowym sztabem, który nigdy wcześniej ze sobą nie wpracował. Więc tego czasu na dotarcie tych wszystkich elementów w tej maszynie było na pewno potrzeba. Druga kwestia, uważam, że ten fakt, że gramy te Mistrzostwa Świata w Polsce, w Holandii i w Polsce, ale głównie w Polsce, to też dla dziewczyn jest mega istotny i na pewno też bardzo im pomógł zbudować tą atmosferę, którą teraz widzimy na boisku, bo obrazki, te cieszynki dziewczyn, te obrazki, kiedy czekają na wynik challenge'u, i tańczą sobie tam. Sobie tańczą, tak. Które się spierają, którzy no jakby... Okej, czekamy na wynik challenge'u, nie wiem, czy on będzie dobry, czy on będzie zły, ale my jesteśmy ekipą i tych złych rzeczy do siebie nie dopuszczamy, tak? Mamy dobrą atmosferę, pokazujemy to wszędzie i niezależnie od tego, jaki to będzie wynik, my dalej będziemy walczyć i się jakby dopingować do tej lepszej gry. Więc na pewno progres, który ta drużyna na przestrzeni tych ostatnich 5 miesięcy, czyli od maja do października wykonała, widać gołym okiem. I stąd też mamy nasze dziewczyny w ćwierćfinale pierwszy raz od 60 lat. Na pewno ich gra daje bardzo duże nadzieje i nie mówię tylko o perspektywie tego turnieju, tych Mistrzostw Świata, tylko o dalszej perspektywie, przede wszystkim celu numer jeden, jakim jest awans na Igrzyska Olimpijskie w Paryżu. Widać to też w rankingu, bo już jesteśmy, w cudzysłowie już, ale no na pewno już, jesteśmy na 10. miejscu w rankingu. Także te zwycięstwa mają nie tylko przełożenie bezpośrednie na wynik w turnieju, ale też na naszą pozycję w rankingu światowym i szansę na awans na Igrzyska Olimpijskie. Także znaczy, takim myślę, że też ważnym aspektem, już kończąc tą wypowiedź, to jest to, że refleksja, że my jesteśmy najniżej sklasyfikowanym zespołem w rankingu, który aktualnie jeszcze gra w Mistrzostwach Świata. Ale widzisz, to fajnie, że o tym mówisz, bo ja też słuchając wypowiedzi dziewczyn, podoba mi się to, jak one mówią, że cieszymy się, że w końcu też udowodniłyśmy, tak nikt się nie liczył do końca, no, że Polska, Polska, Polska i teraz będziemy zespołem, na który w kolejnych turniejach gdzieś tam w przyszłości będzie się patrzyło na ten zespół, z którym trzeba się liczyć. No tym bardziej, że jeszcze nie powiedziało ostatniego słowa. No ja mam nadzieję, bo to właśnie teraz no pytanie, właśnie to. Czy może być w obliczu tego, że rozegrały, ja uważam, że dziewczyny zagrały nie na miarę swoich możliwości mecz z Serbią. Serbia zagrała z kolei bardzo dobre zawody. Mhm. I myślę, że jedno ze słabszych spotkań na tych mistrzostwach zagraliśmy z Serbią. Akurat przypadło na mecz z Serbkami i Serbki to wiadomo, klasa sama w sobie, ale ja uważam, że jakby no mamy wyraźnie zarysowane tam trzy liderki w naszej drużynie, nie? Bo ja tak się śmieję trochę, że Aga z cieszynkami swoimi, Kowalska, którą podmieniono nam na panią Korneluk teraz. No fenomenalny turniej, tak? I w ataku, wykorzystywana przez Aśkę, i w bloku, to co po prostu dziewczyna się przemieszcza i co wyczynia w bloku, to naprawdę trzeba powiedzieć, że no fenomenalnie to wygląda. Magda Stysia, która... No, generalnie laurkę możemy każdej dziewczynie tak, wystawić fenomenalną. Tak, jak mówisz. Teraz pytanie, możemy przez to przejść jak najbardziej, bo tak samo
mało widoczna, bo nie zdobywa punktów, ale Maria Stenzel, która oprócz tego, że nas przyzwyczaiła do tego, że bardzo dobrze przyjmuje, to trzeba zauważyć postęp, jaki wykonała w obronie, bo w obronie szarpie naprawdę, takie piłki, końcówka że, czwartego seta przystanie 20-20. Te obrony tych kiwek, no fenomenalnie. No, także każdej z tych dziewczyn możemy poświęcić trochę czasu. Nie chcemy budować laurki, na pewno je zbudujemy laurkę. Ja trochę chcemy, trochę sukces. Fajnie, warto, mamy moment, to pochwalmy, ale... Mówimy, że to jest inna jakość, bo to do czego wrócę? Do tego, że tak jak mówisz, 3 miesiące temu jeszcze ja się zastanawiałem, czy już nie zwalniać Lavariniego, bo nie widziałem jakby tego, że coś się dzieje. Tak? Wiedziałem, że jest problem w zespole polegający na tym, że przestawił nominalną przyjmującą na ataku, trochę się z tego szarpania. Nie wiedzieliśmy w jakim stopniu i czy w ogóle wróci Magda Stysiak, w jakiej będzie kondycji fizycznej, czy dźwignie trudy takiego turnieju, no bo Magda atakuje po 40 piłek w spotkaniu i dziewczyna po prostu daje radę, tak? No ja bym tego jeszcze nie podkreślił, ale... a propos trenera, to, że no chłop też nie miał łatwo. Nie miał łatwo. Przede wszystkim z tego, co mówisz, nie ma atakującej nominalnej. Drugie, ma sztab, z którym nigdy nie pracował. Także to też nie jest komfortowa sytuacja na pewno dla trenera, że musimy się dotrzeć, musimy się poznać. Wy musicie poznać mój styl pracy, musimy się dotrzeć, muszę wiedzieć, co wy możecie mi dać i tak dalej. Nie? Więc lekko nie miał, lekko też nie miał. Ale postęp widać gołym okiem, ale to, co mnie najbardziej cieszy i uważam, że bez tego ani rusz, jeżeli chodzi o sukcesy w sporcie generalnie, to wreszcie w tej drużynie widać determinację. Jest determinacja, bo jak patrzyliśmy na mecze Ligi Narodów, no to sobie dziewczyny grały. No sobie grały, grały troszeczkę lepiej, grały troszeczkę gorzej, coś tam wygrały, coś tam przegrały, no ale tak, hej, ale wiesz, no też jest inna stawka i publika, to myślę, że też to gdzieś się tak, ale to jest taka rzecz, która jest ulotna, ale jak się pojawi, to widać gołym okiem. Jest determinacja, bo dziewczyny mają wreszcie wspólny cel, za który każda jedna da się pokroić, za który każda jedna będzie walczyć do ostatniego tchu. I to jest fenomenalne i to też ty ze swojej perspektywy, tak samo jak ja, wiem, że to jest ten faktor X, to coś ekstra, co sprawia, że z zespołu średniego, przeciętnego, stajesz się zespołem, który zaczyna wygrywać, który później dojrzewa i później wchodzi do światowej czołówki i się w niej zadomawia. Bez tego ani rusz. Jeżeli nie będzie determinacji bardzo młodą tą drużynę, i poświęcenia, to jest nie bardzo będzie. Młoda drużyna, która przy takiej pracy, przy tej takim turnieju rozegranym, nawet jeżeli by się, nie wiem, nie powiodło coś w dalszym działaniu, to dalej widzimy ten potencjał, który drzemie w tych dziewczynach i myślę, że to, co zrobił Lavarini, że obudził jakby w nich te drzemiące potencjały i że te dziewczyny nawet tutaj będąc w tych mistrzostwach świata zaczną po prostu wierzyć, że ta drużyna przy tej drodze, którą sobie obrały, zaangażowaniu i jeszcze większemu włożeniu jakiegoś zaangażowania w trening poświęceniu. I poświęcenia się jakby dla tej grupy, może jeszcze więcej zdziałać. I to jest myślę taki klucz do tego wszystkiego. Wiecie co, jak mi tak opowiadacie, to ja jestem tak spokojna o ten mecz z Serbkami. No właśnie, wracając do meczu z Serbkami też, żebyście nie budowali teraz tutaj takiej otoczki, że my jesteśmy faworytem. Nie, ale ja wiem, czemu to powiedzieliście. W kontekście tego jakby, że bez względu na to, co się wydarzy, jesteśmy w tym ćwierćfinale, tak. Widzimy, jaka drużyna do tej pory została zbudowana przez dziewczyny, przez Lavariniego, no ale mecz z Serbkami. Przede wszystkim trzeba docenić progres, jaka ta grupa wykonała na przestrzeni ostatnich 5 miesięcy, bo wbrew pozorom 5 miesięcy to nie jest wcale tak dużo. A progres jest widoczny gołym okiem. A wracając jeszcze do meczu z Serbią, no to myślę, że trzeba jasno podkreślić, że nie jesteśmy faworytem tego spotkania, że jesteśmy na straconej pozycji w cudzysłowiu, ale dziewczyny na pewno, jak to się mówi, apetyt rośnie w miarę jedzenia, są głodne sukcesu i pokazały, że potrafią grać na genialnym poziomie i na pewno nie spuszczą głów, dlatego że grają z Serbią. Wręcz przeciwnie, jest to dla nich dodatkowa motywacja, żeby wyjść na to spotkanie i głównego faworyta wyrzucić z turnieju. Jak pisać historię, to w wielkim stylu i w pięknych okolicznościach. W ćwierćfinale to już nie będzie słabych zespołów, bo później dokładnie tak. Tabeli, którą Państwu przedstawiliśmy, że trafiamy na rywala Stany Turcja, czyli obydwie drużyny, które naprawdę no, też grają w siatkówkę i tą żeńską, tak? Mistrzynie olimpijskie, z którymi już żeśmy wygrali, tak?
i z Turcją, z którą żeśmy grali dobrze i mieliśmy szansę wygrać. Ale wydaje mi się też, tak zawsze się mówi w kontekście takich dużych turniejów, że zawsze musi przyjść ten słabszy moment, słabszy mecz. Nie wiem, czy Serbki go miały, bo wygrały wszystkie spotkania. No my mieliśmy słabszy mecz z Serbkami. Ale chodzi mi o to, żeby Serbki teraz Serbki będą miały z nami. Miejmy nadzieję. To się zamieniło. Jesteśmy zaklinaczami wody i niech będzie. Panowie, no dobrze, czekamy w takim razie na wtorek, 20:30 mecz Polska-Serbia. Myślę, że cały kraj będzie ściskał kciuki za to, żeby naszym paniom się udało i żeby awansowały do półfinału Mistrzostw Świata. Wspaniale się gada, ale powoli do końca tego programu dopłynęliśmy. I zobaczymy, co nas czeka w kolejnych kolejkach. Już wspomniałam o tym, że mecz pań we wtorek o 20:30, ale będzie działo się także w Plus Lidze. Dziś jeszcze, bo o 20:30 mecz PGE Skrybełchatów ze Stalą Nysa. W Nysie. A Skrze w Nysie nigdy łatwo się nie grało. Więc tak, powinno być ciekawie. A Nysa pokazuje nową jakość, tak? A Nysa... Po raz pierwszy od powrotu do Plus Ligi zaczyna sezon od zwycięstw. Tak jest, dokładnie, więc będziemy obserwować. Ja tam jestem fanem talentu młodego Gierżota, żeby zobaczyć, jak ten chłopak będzie sobie radził, bo to jest kolejny potencjalnie fajny taki narybek do tego, żeby pukać do tych bram reprezentacji. Mamy. No ja na wydawanie takich opinii to jeszcze... Dużą konkurencję, poczekaj, dużą konkurencję. Zaczekajmy pierwszą rundę. Ale właśnie dlatego mówię, będę obserwował, jak ten sobie chłopak, bo nie, myślę, że niewykorzystany potencjał jego w poprzednim klubie. No tam kontuzja była też troszeczkę. Mało grania, więc tutaj troszeczkę, a zobaczymy, jak Daniel Pliński poprowadzi tego młodego człowieka. I na pewno potencjał jest, no ale tak jak wspomniałem, do wydawania opinii. Poczekamy do tej rundy, no i takich, wiesz, nominacji już do reprezentacji, to na spokojnie. Nie, będziemy ci cisnąć, to w żadnym wypadku nie o to chodzi, tylko że wiesz, step by step, będziemy, nie? Żeby to dobra, się... ja mam nadzieję, że będziemy widywali się mimo wszystko częściej w takim składzie. My na pewno widzimy się w następny czwartek i będziemy sobie podsumowywali to, co dzieje się na polskich parkietach, no i przede wszystkim, co będzie tam słychać na tych Mistrzostwach Świata Pań. Dobrze, przypomnę jeszcze o łapkach w górę i subskrypcjach. Bardzo o nie prosimy. Dzięki nim będziecie też na bieżąco, kiedy jesteśmy na antenie na żywo live. Zachęcamy także do tego, żeby zajrzeć na nasze media społecznościowe. Instagram, Twitter, TikTok. Wszędzie jesteśmy, Krzyśku. Tak, jesteśmy. Już obczaiłeś, że wszystkie tak, profile... obczajam, już obczajasz. Już tak. Zbyszku, ty też obczaj, proszę. Obczaj. Bardzo Wam dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Dziękuję. Takie trio dzisiaj tutaj się z Wami bawiło i gościło. Ola Rajewska, Zbigniew Bartman, Krzysztof Ignaczak. Dzięki za zaproszenie. Tak jest, bardzo serdecznie Wam dziękujemy. No i życzymy wspaniałych siatkarskich emocji jeszcze dziś, notabene wieczorem w meczu Stali ze Skrą Bełchatów. Dobrego wieczoru.